No hej, dzień dobry dziewczyny i chłopaki, a raczej dobry wieczór. Ja kontynuuję temat zakupów, bo chyba na temacie zakupów skończyliśmy, ale to było jakieś 2 dni temu, także już nawet nie pamiętam, co tam pokazywałam. Natomiast w ogóle widzę, że jest niezła jazda w Biedronce. Co oni robią? Nie wiem, ale mnie się to zaczyna podobać. Przyniosłam gazetki i wiem też od mojego syna na przykład, który mówi mi co chwilę: mamo, a wiesz, w Biedronce to jest taka i taka promka. No kurczę, jak ktoś lubi pić piwo na przykład, to promkę ma zarąbistą, bo ma 5 plus 5 gratis. Ale ptasie mleczko jest też jedno gratis. Można mieszać dowolnie. Hity, 2 paczki plus 2 gratis. No po prostu Wam powiem, że można się nieźle obłowić, bo i tak jak ktoś to kupuje, to i tak kupuje. A tu mi się podoba spray Cilit Bank. 1 plus 1 gratis. Z kartą Moja Biedronka. Dobrze, więc ja sobie tę gazetkę jeszcze przejrzę. W zasadzie to dużo nie ma do przeglądania. I chciałam po prostu powiedzieć, że od rana dzisiaj... Nie, miałam czas, żeby się do Was odezwać, ale przebimbałam sobie ten dzień, bo potrzebowałam mega odpoczynku. I tak odpoczęłam, że w sumie nic nie zrobiłam, poza tym, że ugotowałam bardzo szybką fasolkę po bretońsku, nie z mojego przepisu, zupełnie nowego przepisu pojechałam i szczerze powiem, nieskromnie, taka moja własna, taki przepis, wiecie, jakby klasyczny, rodzinny, smakuje mi najlepiej, no ale czasem trzeba też spróbować czegoś innego, a nóż wtedy na przykład pyknie, więc jadłam sobie miseczkę fasolki. I co jeszcze zrobiłam? I wyszłam jeszcze z Brunkiem na spacer. Nie byłam dzisiaj na zakupach, nic, kompletnie nic. Natomiast planuję iść do Lidla na wieczór. A wiecie co? Najbardziej chce mi się tego puddingu czekoladowego. Mam nadzieję, że będzie, bo często ich nie ma. Tego takiego w tym dużym pojemniczku. On jest tak pyszny, ja go tak uwielbiam, że normalnie... szok. Więc dziewczyny i chłopaki, ja cieszę się, że tam jeszcze jesteście. Dostaję od Was dużo bardzo, bardzo miłych wiadomości i o jednej dzisiaj chciałam wspomnieć, a nawet w sumie o jednej wiadomości i jednym komentarzu, bo jeden komentarz po prostu zwalił mnie jak zwykle z nóg. No cóż. A więc, może zaczniemy od tego brzydkiego komentarza, bo zawsze lepiej zaczynać od złych wiadomości, a kończyć na dobrych. Słuchajcie, przyszłam sobie do domu, właśnie chyba 2 dni temu. No nieważne, już mi się w ogóle rozjeżdża czas i wczoraj zastanawiałam się, który to już jest marca. Wydawało mi się, że drugi, a to już był trzeci, więc ja mam dzisiaj czwarty, a Wy już macie piąty. Zobaczycie, jak marzec szybko poleci. W każdym razie wróciłam do domu około 1 w nocy. Postanowiłam wyjść jeszcze z Brunkiem, bo tak pomyślałam, że chciałabym po prostu iść spokojnie spać i chciałabym przespać tę noc, a nie żeby mnie budził. Igor miał go oczywiście wyprowadzić, ale wiem, jak to z Igorem. Jemu się śpieszy, on nawet nie patrzy. Pewnie pies, wiecie, ledwo 2 razy nogę podniósł i wrócili na chatę. Więc mówię, okej, jestem poubierana, cisnę na dół. I powiem Wam, że też już teraz się w ogóle przestałam bać. Może to jest ryzykowne, ale no, po prostu wzięłam psa i poszłam. Do tej pory zawsze się bałam i bo myślałam, że wiecie, ktoś tu pójdzie, coś mi zrobi albo coś w tym stylu. No tak zawsze się może zdarzyć. Ale okej, zeszłam z tym psem, więc wróciłam do domu, było naprawdę już bardzo późno. Jeszcze wzięłam prysznic, także zasnęłam gdzieś około godziny 2. Ale zanim zasnęłam, to pomyślałam, że zerknę na komentarze, bo dziewczyny i chłopaki może coś napisali. Jakoś tak pomyślałam, zobaczę. No i wtedy przeczytałam ten komentarz i pomyślałam sobie, że czasem taka właśnie rozłąka z niektórymi ludźmi jest bardzo dobra, bo czasem ktoś może Wam powiedzieć jedno słowo, napisać jedno zdanie i nie to, że może Wam zepsuć dzień, bo mnie już nikt od dawna dnia nie psuje swoim dziwnym tam komentowaniem, ale tak wiecie, są takie momenty, że czasem gdzieś tam kopara nam opada i myślimy sobie, fuck, no po prostu... Tak, to jest to właśnie życie, które jest fajne, ale też jest takie bardzo odbierające chęci do wszystkiego. Jak wiecie, ja przestałam się tłumaczyć z wielu rzeczy. Widzę, że niektórzy youtuberzy na przykład, jak gdzieś tam stoją, rozmawiają, to o przepraszam, bo tam za mną jest pranie,
Ale przepraszam, bo tutaj zasłona się podwinęła. Oj, tutaj leżą, nie wiem, zakupy jeszcze. Przepraszam, zaraz to wezmę. Serio? Po co? No po co? To weź te zakupy i ustaw się tak, żeby ich nie było widać. Więc pewnie wielu z Was i wiele z Was zauważyło, że w ostatnim filmie miałam niepomalowaną jedną brew. I wiecie co? Ja tego nie widziałam, jak nagrywałam, bo ja mam taki podgląd, że tego kompletnie nie ogarniam. Tam takich niuansów nie widzę, jak mi gdzieś nieraz włos tutaj do ust przylgnie czy coś. Ja tego nie widzę. Zresztą ja się tak sobie nie przyglądam. I widziałam to, jak składałam ten film. A dlatego tak się stało, ponieważ tutaj stały moje kosmetyki i ja sobie pomalowałam jedną brew, a gadałam cały czas z koleżanką na głośno mówiącym i zagadałam się po prostu, wiecie? I potem jak składałam, to domalowałam tę drugą oczywiście przed wyjściem. Ale stwierdziłam, Boże drogi, i co, będę teraz powiedzieć, przepraszam dziewczyny i chłopaki, ale se brwi nie pomalowałam. No, a może miałam taki kaprys, może chciałam, może to jest teraz taka moda. I słuchajcie, i ten jeden komentarz, w którym laska pisze mi, że Aniu, zawsze masz dobrze tam ładnie pomalowane brwi, ale dzisiaj jedną masz gorzej pomalowaną czy coś. I myślę sobie tak, no nie, no po prostu ja nie chcę być w takim świecie. Bo wiecie co, i co ja mam teraz zrobić? Co mam zrobić? Mam się popłakać? Mam skasować ten film? Mam przeprosić? Czy nie wiem, bo co wnosi ten komentarz po czasie? Tak, miałam niepomalowaną jedną brew i zastanawiam się, co czasem ludzie mają w głowach i czym się kierują, że po prostu muszą, bo się uduszą. Muszą po prostu ci wszystko, wiecie, siedzą, oglądają, słuchają i jak cokolwiek, jest tylko nie tak, włosek może nieułożony. Aniu, powinnaś poprawić sobie włosy, dać za ucho, będzie ci ładniej. Wiecie, ile miałam takich komentarzy? Dlatego to mnie nauczyło, żeby na nie nie reagować w taki sposób, że Boże, i co teraz, jak to wyszło, tylko mieć po prostu to gdzieś. Ale kiedy wróciłam taka zmęczona i przeczytałam ten komentarz, to tak naprawdę pomyślałam, po cholerę w ogóle tu wchodziłaś. No, także to jest pierwsza trudna sprawa mojego życia. Zanim wszystkie inne sprawy, postanowiłam zebrać swoje 4 litery i wyprowadzić się na spacer. Na razie tylko. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Może wyprowadzę się w ogóle. Słuchajcie, wczoraj było tak ciepło, że ja śmigałam w bluzie jeansowej. Uwaga, ja z Marzlu, który do kwietnia chodzi w kurtce zimowej. Pikowanej, ciepłej i najlepiej jeszcze szali koło szyi. Ale wczoraj przez południe, jak szłam, to było po prostu cudownie. Śpiewały ptaszki. O, właśnie, też chciałam powiedzieć, że ostatnio napomknęłam jednym słowem o tym, że uwielbiam sobie chodzić na szybkie spacery z muzyką w uszach, bo wiecie, jak grawam muzyka, to ten spacer jest taki przyjemny, energiczny, a mnie chodzi o takie spacery, wiecie, dla zdrowia, czyli ja się nie rozglądam, nie patrzę, nie nasłuchuję, czy ptaszek śpiewa, tylko ja popitalam, rączkami wymachuję, żeby całe ciało pracowało i to jest szybki marsz i ten marsz trwa około godziny, no minimum 40 minut, więc ja tam nie mam czasu na pierdolety typu ptaszek siedzi na gałązce. Ale to, że kocham przyrodę i kocham śpiew ptaków i wszystko, co z tym związane, to moi stali widzowie powinni wiedzieć, ponieważ ja jeszcze w Mikulicach Wam mówiłam, że kocham chodzić po parku i zauważać wszystkie te najmniejsze, najdrobniejsze stworzenia. Wiecie, szłam ostatnio na spacer i zobaczyłam dżdżownicę. Ale nie szłam sama, więc tak zaczęłam się zastanawiać, co z nią zrobić, także przystanęłam. I szukałam czegokolwiek, ale no nie było nic, żadnego patyczka, niczego, żeby ją przenieść i uszłam kawałek, ale jednak pomyślałam, nie, no nie zostawię jej na tym chodniku, nie zostawię jej na tym chodniku, bo ktoś pojedzie rowerem i ją rozjedzie. I wróciłam, znalazłam patyk i przeniosłam ją na trawnik. Więc słuchajcie, ja zauważam naprawdę najmniejsze robaczki, żadnego nie zostawię. No chyba, że chciałbym mi coś złego zrobić, albo się boję, bo są takie, których się bardzo boję. I wiecie co? I kurde! I to jest kolejna rzecz, o której tak ostatnio myślałam wczoraj albo przedwczoraj, że no nic nie zrobisz, bo cokolwiek powiesz, że coś robisz, to zawsze znajdzie się ktoś, kto twierdzi, że powinnaś to robić inaczej. Ale dlaczego? Dlaczego? Powiedzcie mi, jeżeli chcesz chodzić na spacer i wypatrywać wszystkich pięknych rzeczy, które są dookoła, to jak najbardziej super, ale pozwól innym chodzić na spacer z muzyką w uszach.
No, więc ja zabieram moją muzykę, zabieram moje 4 litery, zabieram też kasę, bo później jak będę wracała, to taką wielką, okrężną drogą pójdę sobie i zajdę do Lidla. Bo potem jeszcze czeka mnie spacer z Brunkiem, więc to będzie już 2 razy, a nie 3 razy po schodach na setne piętro. No to jestem z powrotem, poszłam z aparatem i słuchajcie, nie nagrałam nawet nic, po prostu nic. W ogóle zapomniałam, że mam ten aparat w kieszeni. W Lidlu się kapnęłam, jak wsadziłam rękę szukając portfela. No mówię, dobra, to najwyżej nagram jakieś przebitki do filmu, jak będę wracała. I co? Poszłam jeszcze do osiedlowego i pocisnęłam na górę. I oto jestem. Ale jak wpadłam, to przygotowałam kolację, jest już tak późno, a tam czeka na mnie Brunek, jeszcze muszę z nim wyskoczyć. Na kolację dzisiaj będą pity z pomidorem, ogórkiem, czekajcie, bo zawsze to mylę, mówię kapusta, z sałatą lodową, sosem czosnkowym, filetem w płatkach i czerwoną cebulą. I chyba już tyle, więc ja sobie wszystko pokroiłam, posiekałam, nagrzewam piekarnik na 240 stopni, żeby zrobić pity, a teraz zasiadam, żeby sobie zjeść to, po co poszłam, czyli po mój pyszny pudding czekoladowy. Ja zawsze wybieram tę wersję czekoladową, uwielbiam. Więc tak, co chciałam jeszcze powiedzieć? Chciałam jeszcze się odnieść do jeszcze jednej wiadomości od Was, to znaczy od jednej z Was, ale dużo mam takich wiadomości na temat właściwie diety, co teraz jem, żebym pokazywała i tak dalej. A dzisiaj dostałam takie pytanie w sumie, które brzmiało, co zrobiłam, że tak schudłam. Powiem Wam, że na ten moment schudłam już 12 kg. Jak tak dalej pójdzie, to schudnę jeszcze, bo ale nie, już bym nie chciała. Nie, 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 to jest naprawdę spoko. To trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać i gdzie jest ta granica. Bo wiecie, ja mam 165 cm wzrostu, więc przy moim wzroście to 52 kg to jest taka idealna waga. Natomiast, znaczy ja dobrze wyglądam, natomiast słuchajcie, co ja zrobiłam, to musiałabym naprawdę nagrać osobny film, musiałabym, no tak jak mówię, najlepiej zrobić jadłospis i przynajmniej na tydzień, żeby mieć jakieś odniesienie. To nie jest tak, że odstawiłam chleb, białą mąkę i... chleb, to, no, nie musi być z białej mąki, nie? Chleb, białą mąkę, cukier, słodycze wszelkie i tak dalej. Naprawdę odstawiłam dużo rzeczy, ale też wstawiłam dużo rzeczy, czyli to poszła taka zamiana. Po pierwsze, jedzenie jest zdrowsze. Po drugie, posiłków było na początku 2, a teraz wprowadziłam 3. No i właśnie to białko, szczęsne, nieszczęsne, bo teraz dużo się o tym mówi, ale no, mówi się tam, gdzie się szuka takich informacji. Naprawdę mężczyźni powinni jeść jeszcze więcej białka. Młodzież powinna jeść bardzo dużo białka, ale my kobiety musimy o tym pamiętać, ponieważ jeżeli w naszym śniadaniu i ogólnie w naszych posiłkach będzie białko, to my nie będziemy czuły głodu, nie będzie nam się chciało jeść, nie będzie nam się tak chciało jeść słodkiego. I te posiłki muszą być tak, wiecie, no, fajnie skomponowane, żeby były i zdrowe, i pożywne. No i to tak się nie da odpowiedzieć, co zrobiłam. Bo ja tak naprawdę bardzo mało zawsze ćwiczyłam, więc u mnie ten ruch to, tak jak Wam zawsze powtarzam, spacer, ale energiczny, plus jakieś tam małe tańce, hulańce, nie wiem, coś w ten deseń. Nie na dyskotece wcale nie musi być, może być w pokoju. I no i takie mądre, rozsądne odżywianie i nie podjadanie, ale to Wam powie każdy i to pewnie sami wiecie. Także no nie wiem, jakbym się zebrała, to zrobiłabym ten jadłospis. Ale na ten moment to jeszcze naprawdę nie zaczęłam, chociaż myślę, że nie odpuszczę i pocisnę w tę stronę. A teraz dziewczyny i chłopaki, jak macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Ja uciekam zajadać pudding i uciekam zajadać kolację. Potem lecimy z Brunkiem na spacer. Myju, myju. I wsio.